Ja pozwolę sobie zacząć. Serdecznie witam wszystkich, którzy tutaj przybyli. Nazywam się Filip Lacher i będę starał się moderować dzisiejszą debatę. Debatę zorganizowaną wspólnie przez Niecodziennik Regionalny Kurier Struga przy wsparciu forum gminnego www.hanie.org. Bardzo dziękuję obu kandydatom za potwierdzenie, najpierw, a następnie czasowe przybycie na debatę. Dziękuję bieżącej pani burmistrz, pani Jolancie Domasiewicz oraz naszemu radnemu powiatowemu Adamu Ciszkowskiemu. Na wstępie, w ramach wstępu chciałem króciutko opowiedzieć o celach i zasadach obowiązujących na debacie, aby było one w miarę jasne. Mam nadzieję, że debata ta, która jak widać jest potrzebna, sądząc po frekwencji, którą możemy zaobserwować, będzie początkiem rozwoju komunikacji i pogłębienia komunikacji między władzami lokalnymi a naszymi mieszkańcami. Debata ma na celu zapoznanie mieszkańców z programami obu kandydatów oraz ich, ewentualnie oraz ich komitetów, a także przybliżenia być może od strony ludzkiej samych kandydatów, gdyż mamy coraz więcej nowych mieszkańców, którzy nie dysponują luksusem powiedzenia, że znają kandydatów od dziecka i często zastanawiają się, kto jest kim w naszej gminie. Debata została podzielona na 6 części tematycznych. Pierwszą częścią jest prezentacja przez kandydatów w formie wypowiedzi swobodnej w ramach punktu rozwój gminy. Będzie to część wolna, w sensie, że nie ingerujemy w formę ani treść w żaden sposób. Każdy kandydat będzie miał 5 minut na przedstawienie siebie, swojego programu. Następnie przejdziemy do kolejnych tematów po temacie rozwój miasta i gminy. To będzie bezpieczeństwo, służba zdrowia, edukacja oraz kultura. Jako moderator informuję Państwa, że istnieje możliwość zgłoszenia pytań do kandydatów w formie pisemnej. Tam jest taki koszyczek, można napisać. Forma pisemna jest potrzebna dla zachowania płynnego przebiegu tej debaty i zmieszczenia się w ramach czasowych. Bardzo prosimy, aby pytania spełniały dwa warunki, jakie postawiliśmy sobie przy tej debacie. To jest wszystkie pytania muszą być tak sformułowane, aby obaj kandydaci mogli się na nie wypowiedzieć. To nie ma być pytanie do konkretnego kandydata, tylko musimy dać szansę równo wypowiedzenia się na zagadnienie wybrane przez Państwa, przez obu kandydatów. Drugi warunek, który być może jest odrobinę kontrowersyjny, ale już kilkokrotnie na forum oraz w kurierze był wyjaśniany. Bardzo prosimy, aby pytania dotyczyły planów na następną kadencję, a nie służyły wyciągania jakichś żali, tudzież takich rzeczy z przeszłości, tak? Dobrze. Jeszcze jedno w sprawie pytań. Bardzo proszę, żeby, jeżeli pytania będą zadawane, żeby były zadawane do końca punktu drugiego najpóźniej, ponieważ musimy mieć szansę je przejrzeć przed zadaniem ich w punkcie 7. I to chyba wszystko ode mnie. Zapraszam na pierwszą część programu, w której kandydaci będą na początku prezentować swój materiał wyborczy, a następnie zadawać sobie pytania i zakończymy tę część pytaniem od moderatora. Na początek bardzo serdecznie zapraszam pana Adama Ciszkowskiego, który zaczyna, gdyż wygrał głosowanie, jak rozumiem, na dole, tak dostałem informację. Zapraszam do wolnej prezentacji, następnie dostanie pani Jolanta Damasiewicz. Krótka seria, krótka dyskusja między kandydatami, przyjdziemy do tego punktu. Bardzo dziękuję organizatorom za zorganizowanie tej debaty i umożliwienie mi zaprezentowania swojego programu i swojej osoby mieszkańcom gminy Kalinów.
Bardzo dziękuję pani burmistrz za to, że przyjęła również zaproszenie na tę debatę. Na wstępie, zanim powiem parę słów o sobie i o wizji swojego programu, prosiłbym o puszczenie krótkiego filmu dotyczącego mojej osoby i moich pomysłów na rozwój. Nazywam się Adam Ciszkowski. Kandyduję na burmistrza Halinowa. Jestem rodowitym mieszkańcem Halinowa. Moja rodzina mieszka na tym terenie od czasów międzywojennych. Mój dziadek Stefan Ciszkowski zakładał szkołę w Brzezinach. Ojciec Andrzej Ciszkowski przez 20 lat był tutejszym leśniczym. Kandyduję, bo znam problemy naszej gminy. Wiem, że może być lepiej. Nasze dzieci uczą się w piwnicach. Mamy starą, źle funkcjonującą przychodnię zdrowia. Nasze drogi są w fatalnym stanie. Woda nie nadaje się do picia. Nie jestem sam. Popiera mnie wiele osób, mieszkańców naszej gminy. Będę w najbliższych wyborach samorządowych głosowała na pana Adama Ciszkowskiego, ponieważ jest to młody, przedsiębiorczy, operatywny mężczyzna, który doskonale zna potrzeby gminy, potrzeby jej mieszkańców, który chce im pomagać i umie im pomagać. Uważam, że jego cechy, które posiada, są cechami, które powinien burmistrz Halinowa mieć. Będę głosować na Adama Ciszkowskiego, ponieważ jest to człowiek młody, kreatywny, nie boi się wyzwań, a jest to zwłaszcza istotne, gdy pełni się obowiązki burmistrza. Uważam, że warto mu zaufać. Myślę, że Adam jest człowiekiem otwartym, nie uprzedza się do ludzi, potrafi słuchać. To są istotne cechy, które na pewno pomogą mu skutecznie zarządzać miastem. Oddzielę podstawówkę od gimnazjum. Powstanie nowy ośrodek zdrowia. Pozyskam środki na budowę dróg. Poprawię jakość wody. Wybierzmy zmianę. Adam Ciszkowski. Oddaj na mnie swój głos. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję, ponieważ wykorzystałem już ponad 2 minuty z 5 możliwych na tę prezentację. Chciałbym tylko tak krótko powiedzieć, jaka jest moja wizja i jakie są najważniejsze elementy, powody, dlaczego... Dlaczego startuję w wyborach na burmistrza? Otóż wszystkim bardzo głęboko wierzę w to, że możemy naszą gminę zmienić, że jako burmistrz będę mógł doprowadzić w najbliższych latach do takiego skoku cywilizacyjnego w naszej gminie. Chciałbym, aby Halinów stał się miastem takim godnym metropolii warszawskiej, i chciałbym, abyśmy w pełni wykorzystali ogromny potencjał, jaki ma nasza gmina. Potencjał rozwojowy, potencjał, który znajduje się przede wszystkim w terenach, wolnych terenach, które są niezagospodarowane, a także potencjał, który gwarantuje nam stolica, Warszawa i bardzo niewielka odległość, w której się znajdujemy od stolicy. Uważam, że jednym z najważniejszych punktów mojego programu, oprócz różnych spraw inwestycyjnych, które chciałbym przeprowadzić, jest zwiększenie dochodów budżetu gminy. Myślę, że inwestycji można zrobić wiele tylko, jeśli się ma pieniądze. I zwiększenie dochodów tego budżetu w przyszłej kadencji będzie głównym moim celem. O szczegółach myślę, że będzie okazja jeszcze w czasie tej debaty porozmawiać. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę panią burmistrz o jej prezentację. 5 minut, jeszcze nie powiedziałem wcześniej, gdyby państwo nie mieścili się w czasie, będę na 15 minut, żeby czasu informował o kim.
Dziękuję bardzo. Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie. Muszę przyznać, że to siedzenie w tym fotelu może z Państwa strony wygląda ładnie, natomiast z mojej strony jestem zawsze przyzwyczajona, że mówię na stojącej, trochę jest to dla mnie niekomfortowe, ale myślę, że zmierzamy tutaj do tego, żeby powiedzieć o swojej wizji rozwoju gminy i wizji na przyszłość. Szanowni Państwo, chciałam Państwu powiedzieć, że nasza gmina w ostatnim rankingu wspólnoty, to jest takie czasopismo samorządowe, które jest znane w całej Polsce, nasza gmina, proszę Państwa, zajęła 16 miejsce w rankingu małych miast. Poprzednia kadencja zakończyła się miejscem 35. Jest to duży sukces, bo jesteśmy zauważani w całej Polsce i widać, że to, co robimy, jest doceniane nie tylko u nas, ale także w Polsce. Proszę Państwa, ale te 16 miejsce oczywiście jest dobre, ale mnie nie satysfakcjonuje. Moją ambicją jest to, żeby za 4 lata znaleźć się w pierwszej dziesiątce i myślę, że jesteśmy w stanie to osiągnąć. Proszę Państwa, ja i Komitet Przyjazna Gmina zamierzamy to osiągnąć poprzez przede wszystkim budowę nowych dróg. Myślę, że jest to jedna z najważniejszych kwestii dla naszych mieszkańców, kwestia podstawowa. Wiem też, że większość z Państwa wie, że mamy na naszym terenie drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe i drogi gminne. I musimy w zakresie rozbudowy tych dróg współpracować z tymi jednostkami. Proszę Państwa, rzeczą bardzo ważną dla bezpieczeństwa i dla naszego rozwoju w zakresie budowy dróg wojewódzkich jest kwestia budowy obwodnicy Okuniewa. Na to czekają ludzie, tego potrzebujemy i to też będzie bodziec rozwoju dla gminy. W kwestii dróg powiatowych, proszę Państwa, myślę, że kwestią kluczową dla naszej gminy jest kwestia budowy ulicy Jana Pawła, która jest wizytówką naszej gminy i myślę, że dalej tak nie może wyglądać. Kolejna kwestia, budowa ulicy Stołecznej. Myślę, że tutaj nie trzeba nikomu tłumaczyć, że w zakresie bezpieczeństwa jest to rzecz priorytetowa. Kolejna rzecz w zakresie dróg gminnych. Chcemy, proszę Państwa, w tej kadencji spróbować i zrobić te drogi gminne, które łączą nasze miejscowości. Główne drogi gminne. Myślimy tu przede wszystkim na początek o kwestii budowy ulicy Polnej, Śliwkowej i ulicy Mrowiska, która idzie do Kopotu. Myślę, że znacząco by to odciążyło drogę w Halinowie, drogę powiatową, przyczyniłoby się do przełożenia części ruchu na tą część gminy i znacznie poprawiłoby to bezpieczeństwo. Kolejna rzecz, myślę, dla kwestii poprawy bezpieczeństwa, ulica Powstania Styczniowego w Długiej. Znacznie podciążyło ulicę Okuniewską i teren przy szkole. No i kolejne, które będziemy musieli robić w tej kadencji, bo to jest rzecz bardzo ważna. No i chciałam też Państwu powiedzieć, że nadal będziemy robić ten program gruntownego remontu dróg gminnych. W tej kadencji zrobiliśmy 15 km, chcemy zrobić 2 razy więcej. Myślę, że nas na to stać. Następna rzecz, myślę, że niesłychanie ważna dla mieszkańców, to jest rozwój kanalizacji wodociągów. Proszę Państwa, udało nam się już podpisać umowę na bardzo duży projekt. Udało nam się pozyskać pieniądze unijne na rozwój kanalizacji w Okuniewie. Jest to druga co do wielkości miejscowość w gminie i myślę, że skanalizowanie jest konieczne, tym bardziej, że są na to środki. Następnie trzeba kontynuować kanalizację Józefina, Hipolitowa, a także zacząć pracę w Długiej Szlacheckiej. Kolejny